Choć jubileuszowa edycja uwielbianego przez widzów programu Rolnik Szuka Żony już dawno dobiegła końca, to jej uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Nie da się ukryć, że najwięcej zamieszania w tym sezonie narobił Waldemar. Mężczyzna początkowo był zabójczo zakochany w Ewie. Jednak jak dowiedzieliśmy się w wielkim finale, ta relacja nie przetrwała próby czasu, natomiast Rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Od tamtego momentu para spijała sobie z dzióbków. Wiele wskazuje jednak na to, że i nad tym związkiem zawisły ciemne chmury. Do sieci trafiło zdjęcie Waldemara w objęciach blondwłosej kobiety. Nie jest to Dorota. Rolnik szuka żony. Waldemar w objęciach blondynki. Nie jest to Dorota. Waldemar i Dorota przeszli burzliwą drogę do zbudowania związku. Po finale wydawało się jednak, że para dotarła się i tworzy szczęśliwą relację. Zakochani często się spotykali, a nawet zaczęli planowanie przyszłości na poważnie. Niemniej jednak od pewnego czasu po sieci krążą spekulacje, jakoby między tą dwójką źle się działo. Ostatnio Waldemar wybrał się na imprezę urodzinową. Mężczyzna nie zabrał na nią ukochanej, poszedł sam. Zdjęcia z wydarzenia zostały opublikowane na profilu Adama Kraśki, który niegdyś również wystąpił w programie. Możemy na nich zobaczyć, jak uśmiechnięty od ucha do ucha Waldemar czule obejmuje tajemniczą kobietą. Wygląda na to, że mężczyzna świetnie bawił się bez ukochanej. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu. Rolnik szuka żony. Ania komentuje nową edycję. Wspomniała o wieku uczestników. Rolnik szuka żony. Dorota i Waldemar zamieścili niepokojące wpisy. Nie tak dawno temu Dorota zamieściła na Instagramie niepokojący wpis. Kobieta rozprawiała na temat prawdy. Ktoś, kto karmi innych kłamstwem, prędzej czy później udławi się smakiem prawdy, napisała na Insta Stories. Można się jedynie domyślać, że te słowa skierowane były prosto do Waldemara. Co ciekawe, ten nie pozostał jej dłużny, bo jakiś czas później na jego profilu również pojawiły się dwuznaczne słowa. Rolnikowi puściły nerwy, padły nawet wulgaryzmy. Żyj tak, żeby tobie było dobrze, bo innym kuwa nigdy nie dogodzisz. Napisał na Insta Stories. Czy to oznacza, że między tą dwójką faktycznie źle się dzieje?